Cześć. Kolejny dzień na wakacjach. Sylwetkę jest bardzo łatwo zrobić, ale troszkę trudniej ją utrzymać. Dlatego pokażę Wam poranny rozruch, który napędzi metabolizm. Będzie to 50 pajacyków, 30 pompek i 10 poskoków. Zrobię to maksymalnie szybko. Wy zróbcie około 5-7 obwodów. Możecie troszkę mniej zrobić tych powtórzeń. Ja założę swoje ciuchy, napiję się szklanki wody. A nie szklanki, a łyka. Pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Robimy maksymalnie szybko, 50 pajacyków, 30 pompek i 10 podskoków do góry z kolanami do góry. Chwila przerwy, złapiemy oddech i lecimy dalej. A to zaczynam. Raz, dwa, trzy, pięć. Chyba się pogubiłem w liczeniu. Nie wiem, czy było 50, 60. Chodzi o to, żeby się maksymalnie zmęczyć. I teraz pompki. Dlaczego pompki? Bo pompki już bardzo męczą. Teraz podskoki maksymalnie do góry z kolanami. To jest jedna runda. Jak słyszycie, ciężko jest mi coś powiedzieć. A to dlatego, że tętno wzrosło bardzo, bardzo do góry. O to chodzi w tych ćwiczeniach. Cały trening ma trwać króciutko. Żeby się zmęczyć, to podbuduje metabolizm. Jak już jestem w stanie powiedzieć chociaż jedno, dwa zdania, to znaczy, że tętno spadło do granic około 60-65%, a to znak, że można ruszać z kolejną rundą. Ja zrobię jeszcze jedną. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Teraz pompki, ja robię 30, nie możecie zrobić 5-10, bylebyście się maksymalnie zmęczyli. I teraz 10 podskoków. Runy zrobione. Tętno znowu pewnie około 80-85%. Także te ćwiczenia są bardzo dobre na spalanie tkanki tłuszczowej, zwiększenie metabolizmu. Świetnie sprawdzają się na wakacjach, też nie musicie mieć żadnych przyrządów. Wystarczy troszkę przestrzeni. Wariacje są różne.
Maksymalnie się męczymy. Chwilę odpoczywamy. Ruszamy dalej. Trzymamy rzeźbę. No nie jest najlepsza jak na zdjęciach, ale wciąż coś widać. Także trzymamy się.